Raz jeszcze witam. Mamy naprawdę piękny czas. Mamy piękny sabat, który możemy odpocząć od takich trudów codzienności, skupić się na Panu Bogu. Mamy piękną pogodę słoneczną i mamy też salę, która będzie piękna i będziemy mieli, wierzę, bardzo też wszystkie warunki sprzyjające do tego, abyśmy mieli naprawdę dobre studium Słowa Bożego. Tak jeszcze mówiąc o tej sali, wiecie, a sztuka jest bardzo ważna i to najróżniejsze gałęzie tej sztuki, one pozwalają nam doświadczać i różne myśli też mieć o Panu Bogu. I wiecie, będąc tutaj, doświadczając tego rodzaju sztuki, tak pomyślałem sobie, że naprawdę człowiek może bardzo dużo w życiu zmienić. Może zmienić kształt ścian, może zmienić kolor ścian, ale czegoś nie może zmienić. I to jest miłość Boża. Nie wiem, czy widzicie, ale jeszcze można zobaczyć, że można spróbować różne rzeczy zmienić, ale miłości Bożej jakoś nadal jest dostrzegalny napis. Także to jest taki piękny o Panu Bogu, który się nie zmienia, który Jego miłość trwa na wieki. I dzięki za to Panu Bogu, bo dzięki temu możemy każdego dnia odbierać Jego miłość. Czy to poniedziałek, wtorek, środa, czy sobota. Ale w sobotę mamy szczególne takie możliwości też czasowe i szczególny czas, w którym możemy jeszcze bardziej odbierać tą Bożą miłość. Śpiewaliśmy kolędę. Co prawda w polskiej wersji językowej jest troszeczkę mniej kolędowa, ale jednak. A to dlatego, że chciałem, żebyśmy zastanowili się właśnie nie nad tym etapem życia Pana Jezusa. Była modlitwa o to, żeby ten czas przed nami był też taki praktyczny. I powiem Wam, że no będzie praktyczny, mam nadzieję, to co będę się dzielił. A dla tych, którzy w codziennym życiu czytają Biblię. Bo to będzie właśnie o czytaniu Pisma Świętego. Chciałem podzielić się pewnym doświadczeniem. To raczej nie będzie kazanie. Już świat adwentowy, nasz polski, dużo dobrych kazań ostatnio usłyszał, a jak nie, to może usłyszeć w internecie, pastor Derek Morris. Dzisiaj będzie troszeczkę co innego, ale bardzo istotne i bardzo ważne. I pozwólcie, że wprowadzę, jak istotne i jak ważne to jest. Otóż w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się Jezus, to mówi się od razu Chrystus. To jest jak aksjomat, jak Jezus, to i Chrystus. Nie ma żadnego zapytania odnośnie tego. A jednak warto postawić pytanie, czy są ku temu podstawy, aby Jezusa nazywać Chrystusem? Oczywiście Chrystus to nie jest nazwisko. Chrystus to jest tytuł, w zasadzie pewne określenie pewnej ceremonii, namaszczony. Tak? I w Starym Testamencie namaszczeni byli kapłani, ale byli też królowie. Kiedy mówimy, że Jezus jest Chrystusem, mamy na myśli, że jest ucieleśnieniem obietnic Starego Testamentu, jest tym, na którego czekano, jest tym obiecanym królem z linii Dawida, który będzie królem Izraela, a nawet całego świata. Niektórzy wskazują, że jest ponad 600 proroctw wskazujących na to, że Jezus jest Mesjaszem, czyli fragmentów Starego Testamentu, które zapowiadają życie i pewne doświadczenia Jezusa. I na podstawie nich dowodzą właśnie, że Jezus jest tym zapowiedzianym Mesjaszem. I chciałbym, abyśmy przy okazji też właśnie rozważyli to pytanie. Czyli są jakieś biblijne podstawy do tego, aby nazywać Jezusa Chrystusem? Wiecie, jakiś czas temu byłem w synagodze w Hebronie. Zresztą przy okazji prawie wspólnej wycieczki w Izraelu z tutaj obecną siostrą Agatą. Wiecie, tam był pewien Żyd i starałem się wykazać, że Jezus jest Mesjaszem. Starałem się go przekonać do tego. I rozmawiając z nim, usłyszałem jeden z klasycznych argumentów używanych właśnie przez Żydów, który mówił tak, gdyby faktycznie Jezus był HaMeszijach, to nie byłoby już tego całego zła na świecie, bo HaMeszijach miał to zło zakończyć. Dla Żydów, jak patrzą na ten świat,
To jest koronnym argumentem, że Jezus nie jest Mesjaszem. Innym razem, słuchając pewnego świadectwa nawróconego Żyda, słyszałem, jak on dzielił się, że w Izraelu jest pewna organizacja żydowska, która działa na tej zasadzie, że dostarcza argumentów przeciwnych chrześcijaństwu dla Żydów, którzy zaczynają sympatyzować z chrześcijaństwem. I jednym z takich podstawowych rzeczy, które robią, to pokazują, że chrześcijanie wyrywają teksty z kontekstu Starego Testamentu i przypisują je Jezusowi. I w tym miejscu mam do was pytanie. Czy kiedykolwiek, czytając Nowy Testament, a szczególnie cytaty pochodzące ze Starego Testamentu zawarte w Nowym Testamencie, nie odnieśliście takiego wrażenia, że nowotestamentowi autorzy wyrywają cytaty z kontekstu? Doświadczyliście czegoś takiego, czy nie? Czy jestem jedyny? Niektórzy kiwają głową, że doświadczyli. Przyznam się, że kiedy się przeprowadziłem do Katowic i rozpoczynałem służbę w Siemianowicach Śląskich, miałem taki świetny plan. Stwierdziłem, że muszę się duchowo przygotować też do tego nowego zadania. I na porannych nabożeństwach chciałem przestudiować wszystkie mowy z Księgi Dziejów Apostolskich, które chrześcijanie ukazywali Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela. Myślałem, że to będzie taki dobry czas właśnie na początku, zaraz po przeprowadzce, żeby w tym duchowym czasie właśnie skupić się na tych, czyli nie studiować całych Dziejów Apostolskich, tylko te mowy. I wiecie, i tam jest na przykład mowa w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. I tam Piotr cytuje psalmy. I pokazuje, że te psalmy odnoszą się do Jezusa. Jak ja otworzyłem te psalmy, to zadałem sobie pytanie, skąd ten Piotr to wiedział? A nawet jak już miał jakieś prywatne objawienie, to jak mógł na tej podstawie przekonać 3000 ludzi, którzy go słuchano? Gdybym ja tam był, ja bym nie przekonał, ja bym nie został chrzczony. Tak wtedy być może. I to doświadczenie, powiem tylko, że moje plany studiowania dzieł apostolskich zakończyłem na tym, bo nie wyszedłem z tego drugiego rozdziału. Już tak długo czytałem, analizowałem, podobałem, że w końcu już ten czas takiego duchowego skupienia się tak skończył i stwierdziłem, że może przejdę do jakichś bardziej fragmentów, w których będę mógł od razu czerpać pewne myśli, a nie zachodzić w głowę z pytaniami. Ale to otworzyło mnie, moje oczy na pewien problem, mianowicie właśnie użycia Starego Testamentu w Nowym. I potem jak wyjeżdżałem do Anglii na studia magisterskie, to jeden z moich trzech takich głównych celów edukacyjnych było zrozumieć, o co chodzi, jak ci nowotestamentowi autorzy używają tego Starego Testamentu i mają nadzieję, że kogoś przekonają. I powiem wam, że to jest jedyny z celów, których nie zrealizowałem. Ale po prostu nie było czasu na to, tyle różnych obowiązków i zajęć. Ale zakupiłem taką pewną dobrą literaturę, którą liczyłem, że mi pomoże. Ponieważ wcześniejsze różne artykuły i rzeczy, które czytałem, to w ogóle nie satysfakcjonowały mnie. I dziś chciałbym właśnie, abyśmy sięgnęli do Ewangelii Mateusza. Właśnie w kontekście tych dwóch rzeczy, tych dwóch pytań odnośnie Jezusa jako Mesjasza i odnośnie cytowania Starego Testamentu w Nowym. Dlaczego? Ponieważ ewangelista, apostoł Mateusz buduje całą historię dzieciństwa Pana Jezusa w oparciu o 5 tekstów Starego Testamentu. A więc mamy Ewangelię Mateusza, drugi rozdział, od wersetu 18, zaczyna się całe te narodzenie i dzieciństwo Jezusa opisane w Ewangelii Mateusza. I ono jest ukazane zawsze jakby takim w 5 historiach. I takim punktem centralnym tych 5 historii jest cytat ze Starego Testamentu. Aby dokładnie rozważyć to, potrzeba byłoby więcej czasu. Więc pozwólcie, że skupimy się
Na jednym. Na tym, który było przeczytany na samym początku, na tej pierwszej historii z Ewangelii Mateusza. Ale pamiętacie główny zarzut, jaki ci Żydzi stawiają tym jako argument przeciwko chrześcijaństwu? Że chrześcijanie wyrywają teksty z kontekstu. Więc, aby tego nie robić, będziemy dużo czytać. Tak? Także przygotujcie się na to. Krótka jest historia, ale czytać trzeba będzie dużo. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 1 rozdział, 18 werset. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. W związku z postępowaniem ślubnym u Izraelitów, u Żydów, rok przed takim, tym, co byśmy nazwali takim małżeństwem, to był okres narzeczeństwa, który trwał właśnie rok, kiedy ona była właśnie poślubiona narzeczonemu, ale nie była jeszcze jego żoną. Więc w trakcie tego okresu Józef odkrywa coś strasznego. Jego przyszła żona jest w ciąży. I co się dzieje? A Józef, mąż jej, będąc prawym, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A więc chce uciec. I chce uciec nie dlatego, że nie wie, skąd się wzięło dziecko, tylko dlatego, że wie. Bo Józef był na tyle dojrzały, że wiedział, skąd się biorą dzieci. I zobaczcie, jak pięknie Mateusz to opisuje. Pokazuje jego sprawiedliwego człowieka. Z uwagi, że on wie, skąd się biorą dzieci. I wie, że on w tym nie brał udziału. Ucieka. Zrywa zaręczyny. Chce zerwać zaręczyny, a jednocześnie rzucić cień podejrzeń na siebie. Bo nikomu nic nie tłumaczy. Dlatego jest opisany jako mąż sprawiedliwy. Z jednej strony nie chce mieć udziału z kobietą, która była no, po prostu niewierna. Z drugiej strony nie rozmuchuje sytuacji, nie oskarża jej, nie kamieniuje, ale ucieka. Chce zachować jej życie. I właśnie wtedy, kiedy nad tym rozmyślał, werset 20 mówi nam, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Ten fragment, który dotychczas przeczytaliśmy, już jest pełen aluzji, a także pewnego echo różnych tekstów starotestamentowych. On już przywodzi na pamięć różne historie. Tak? Mamy historię, w Starym Testamencie, w którym właśnie jest mowa o tym, że urodzisz syna i nadasz mu imię. I tutaj w zależności od historii różne imię jest nadawane. Mamy sny, tak? Józefowi, tak? To też już gdzieś przerabialiśmy, tak? Mamy szereg różnych nawiązań. Mamy określenie Józefa jako syna Dawida, cała nadzieja króla z pokolenia właśnie Dawida. A więc już te różne rzeczy już powodują, że w umysłach czytaczy pojawia się szereg różnych obrazów ze Starego Testamentu. Nie mówiąc już o obietnicy syna, która jest obecna od trzeciego rozdziału Pisma Świętego. Ale przejdźmy do głównego winowajcy, czyli werset 22-23. A to wszystko, to już pisze narrator, tak? A to wszystko stało się, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Zaraz przejdziemy do omówienia tego fragmentu, tylko doczytamy. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański, przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią,
dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Cała historia, można powiedzieć, z szczęśliwym zakończeniem. Józef zostaje z Marią, przyjmuje ją i dziecko. Po wytłumaczeniach anioła, że to jest szczególny Boży Baran i ta Maria jest brzemienna z Ducha Świętego. I to dziecko to jest ktoś bardzo ważny, kto będzie zbawicielem jego ludu. Ale w tym wszystkim, w tej pięknej historii jest właśnie ten problematyczny fragment, że apostoł Mateusz pokazuje, że to miało miejsce ze względu, czy może ze względu to nie jest najlepsze słowo, ale że to stało się, jak pisze Mateusz, bo już kiedyś, wcześniej, w przeszłości jakiś Izajasz napisał to, co napisał. Tak? I oczywiście to, w jaki sposób jest to ubrane, dla nas to komunikuje. Aha, czyli Izajasz zapowiedział to wydarzenie, które miało miejsce wcześniej i ono się wydarzyło tak, jak Izajasz je zapowiedział. No to chodźmy do Izajasza. To jest 7 rozdział Księgi Izajasza i werset 14. Na początku przeczytamy, jak brzmi 7 rozdział, 14 werset 7 rozdziału. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Aha, no to faktycznie ten fragment jest w księdze Izajasza, ten, który cytował Mateusz. Tylko teraz bardzo ważne pytanie. O jakim synu? Komu ma się urodzić ten syn? O czym mówi Izajasz? O kim? O Pannie. Co to jest za ta Panna? Oczywiście jeszcze tutaj na marginesie jest cały konflikt z tym, co to jest ta Panna, czy to jest Alma, czy Betula, tak? Bo jest wyraz hebrajski, który znaczy dziewica i on nie jest użyty. Jest wyraz hebrajski, który znaczy Panna, występuje 9 razy w Starym Testamencie i oznacza kobietę, czy dziewczynę, nie wiem jak to nazwać dokładnie, która jest no, już gotowa do zamąż pójścia, czyli taka Panna na wydaniu, co z definicji oznacza też dziewica, ale to nie jest dokładnie ten wyraz. Oczywiście widzicie, późniejsze wieki chrześcijaństwa, które zrobiły wielką sprawę z dziewictwa, nawet wiecznego dziewictwa Marii, zbudowały bardzo ważną rzecz odnośnie tego. Natomiast sam ten wyraz nie oznacza dokładnie dziewictwa i stąd cały ten problem i zamieszanie. Ale chociaż bezpośrednio nie oznacza, to pośrednio samo przez się rozumie, jeżeli to jest Pana na wydanie. Tak, młoda, gotowa do samo pójścia kobieta. Ale to nie jest najważniejsze w tym fragmencie, bo ten fragment nie mówi, że to będzie Maria i to dziecko, no właśnie, kim to jest dziecko i w ogóle do kogo mówi. Żeby to lepiej zrozumieć, możemy cofnąć się o parę wersetów, tak? I kiedy dojdziemy do wersetu 10, możemy przeczytać. I znowu rzekł Pan do Ahaza. Tak, proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Na to odpowiedział Ahaz. Nie będę prosił, nie będę kusił Pana. Pobożny człowiek ten Ahaz, kimkolwiek był, tak? Nie chce kusić Pana Boga, nie chce żadnego znaku od Niego, chce Mu ufać, tak? Wtedy Izajasz rzekł, słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i narodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Weźcie werset 15. Mlekiem siarnym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżyć, będzie spustoszony. Pomaga nam ten fragment, czy nie? Czy jeszcze więcej pytań? Więc jak jeszcze więcej pytań, to musimy jeszcze więcej poznać kontekstu. Tak więc przejdźmy do wersetu 1-7 rozdziału i będzie więcej, bardziej rozjaśni nam to. Za czasów Ahaza, o, znów się pojawia Ahaz, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego.
a więc Achaz jest królem południowego królestwa. Tak, po podziale królestwa Izraela na południowe, składające się z dwóch mniejszych plemion, i na północne, składające się z 10 plemion, on jest władcą tego mniejszego, ale tego, na którego terenie jest Jerozolima. Wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaniasza, królem izraelskim, przeciwko Jerozolimowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. A więc mamy sytuację wojny, walki. Król Achaz, król judzki, widzi, że przed jego, powiedzmy, terenem kraju są dwie armie. Królestwa Północnego, Izraela, i Królestwa Aramejskiego, które chcą uderzyć na Jerozolimę. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, Efraim to inaczej nazwa Izraela, zadrżało jego serce i serce jego ludowi, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szariaszubem na koniec kanału górnego stawu, na drogę pola foluszników, i powiedz mu: miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących. Gdy płonie gniewem Resen z Aramem i syn Remaliasza, ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: wyruszmy do Judy i przestraszmy ją i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówi Wszechmocny Pan. To się nie stanie. I tak nie będzie. Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. Jeszcze tylko 65 lat i rozbity Efraim przestanie być ludem, a stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest Resyn, syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. A więc Pan Bóg w obliczu tego zagrożenia przemawia do króla judzkiego i mówi: nie bój się, nie lękaj się, wszystko będzie dobrze. Nie bój się tych, którzy występują przeciwko tobie. Jednak to nie jest obietnica bezwarunkowa. Jest pewien warunek, na samym końcu. Ale jeżeli nie uwierzycie, to nie ostaniecie się. A więc mamy sytuację, w której Pan Bóg daje obietnicę królowi judzkiemu. Obietnicę powodzenia i bezpieczeństwa pod warunkiem zaufania Bogu. I dalej werset 10 mówi, że w związku z tym, żeby chyba dodać wiary Achazowi, Pan Bóg mówi: no to proś o znak. Proś o znak, żebyś nie musiał się lękać, żebyś nie musiał być jakoś targany wątpliwościami. Proś o znak. Na to Achaz odpowiada: nie, ja będę pokorny, nie będę prosił o znak. Ale z Księgi Kronik wiemy, że on nie jest taki pokorny, tylko po prostu on już wysłał prośbę o pokój, on już chce rozwiązać sytuację swoimi sposobami. Bo Pan Bóg nie jest do niczego potrzebny. On ma swoje narzędzia, którymi może swoje problemy załatwiać. I w związku z tym odrzuceniem Pana Boga przez Achaza, Pan Bóg przez Izajasza mówi tak. Werset 13, 14, 15, to co czytaliśmy. Pan Bóg zapowiada, że narodzi się syn. Jeszcze nim on osiągnie odpowiedni wiek, już nadejdzie wróg na te królestwa i je spustoszy. Pan sprowadzi, werset 17, na ciebie i na twój lud i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy przez króla Asyrii. A więc mówi o jakimś większym zagrożeniu, który nie tylko pokona te narody, które zagrażają Judzie, ale też samą Judę. Werset 18. I stanie się po tym dniu, że Pan gwizdnie na muchę, która jest w krańcach strumieni egipskich, i na pszczołę, która jest w ziemi asyryjskiej. A więc prorok odnosi do Egiptu i do Asyrii. I potem dalej jest opisane takim metaforycznym językiem dalsze konsekwencje tego.
Z historii wiemy, że Królestwo Północne w 722 roku zostało podbite przez Królestwo Asyrii. I Asyria właśnie podbiła Izrael, Aram. Ale skoncentrujmy się dalej nad tym pytaniem odnośnie tego syna. Bo widzimy, że zapowiedź, która jest cytowana w Ewangelii Mateusza, dotyczy jakiegoś syna, który będzie znakiem dla Achaza i dla Królestwa Judy. Więc teraz taka bardzo ważna pytanie. Kim jest ten syn? Ósmy rozdział, dalsza część proroctwa. I rzekł Pan do mnie. Do mnie, czyli Izajasz pisze, prorok. Weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem Maher, Shalal, Hash, Bas. Pośpieszę łup i szybko nadchodzi zdobycz. I powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberachiasza. Potem zbliżyłem się do prorokini i ta poczęła i porodziła syna. I rzekł Pan do mnie, nazwij go Maher, Shalal, Hash, Bas. Gdyż zanim chłopiec nauczy się wołać mój ojcze i moja matko poniosą bogactwa Damaszku, Aram, i łup Samarii, Izrael, przed królem asyryjskim. Potem tak jeszcze rzekł Pan do mnie, ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe i drży przed Resynem i synem Remaliasza, przeto Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężnej i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę i wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wetrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj po Immanuelu. Sroszcie się, ludy, i drżyjcie. Przysłuchujcie się uważnie, wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi. Przepaszcie się i drżyjcie. Przepaszcie się i drżyjcie. Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony. Postanówcie coś, a to się nie spełni, nie spełni, gdyż z nami jest Bóg. Bardzo dużo tutaj jest ironii w tym fragmencie. Pan Bóg nazywa Judę Immanuelem, czyli Bogiem z nami. I jakby pokazuje tak ironicznie, tak, Bóg z nami. No to tak się zachowujecie, że właśnie tego Boga z wami być nie może. Tak, i Boga nie chcecie. Ale co to jest ważne dla naszego też wątku? Tutaj dowiadujemy się, że to prorok razem z prorokinią będą mieli syna, który będzie znakiem dla Achaza. A więc ten syn, którego Pan napocznie, to jest syn proroka Izajasza. No i widzimy to? Nawet jeżeli tego teraz nie widzimy, to możemy czytać dalej i będzie to nam jasno pokazane. Więc czytajmy. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc. Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potchnie się o niej i upadną i potłuką się i będą usiedleni i schwytani. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach i będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba i w nim będę pokładał nadzieję. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, jesteśmy znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. Tak, to już jest dokładnie napisane. Kto jest tym znakiem? A gdy wam będą mówić, radźcie się do wołaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mrucą, to powiecie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie opowiedzą, to nie zagłosi na nich jutrzenka. I będzie wędrował po niej utrapiony i zgłodniały. A gdy będzie zgłodniały, będzie się złościł i przeklinał swojego króla i swojego Boga i spoglądał w górę. A gdy spojrzy na ziemię, oto trwoga i pomroka, straszna ciemność i nieprzenikniony mrok.
lecz nie będzie zaćmione to, co zanosi ucisk. A więc zobaczyliśmy, że prorok jasno wypowiada się, że on jest znakiem Izraelu, że Izrael nie ma się radzić jakichś wywoływaczy duchów innych znachorów, tylko ma się radzić swojego Boga. Pan Bóg prawie przez proroków powiedział i wyjaśnił zasady przymierza i Izrael włączył się z Bogiem w przymierze, chciał być narodem, z którym jest Bóg, w którym mieszka pośród niego Bóg, Bóg z nami, ale w jaki sposób Izrael zachował się względem przymierza? Izrael i Juda byli niewierni. Zaparli się tego, do czego się zobowiązali. I w taki ironiczny sposób Pan Bóg w sposób mówi, no, wy jesteście Immanuelem, tak, Bogiem z nami. Tylko wy nie jesteście z Bogiem. I zobaczmy ostatnia część tego proroctwa. Ostatni werset 8 rozdziału. Jak w przeszłości zaprowadził Pan hańbę na ziemi Zebulona i na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską za Jordanię i okręg pogan. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Kraina, ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, tak, to są te ziemie tych plemion. To są terytoria, gdzie w pierwszym wieku nazywane zostały Galileą pogan. Dlatego, bo tam większość pogan mieszkało, ale też bardzo duża ilość Żydów. I co się wydarzy w przyszłości w tej krainie? Pojawi się światłość wielka. Czytajmy więcej o tej światłości. Udzielisz mnóstwo wesela. Sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów. Gdyż każdy wódz krzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż odchwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Długie proroctwo, 3 rozdziały. Niecałe. Ale zobaczcie. Przeszliśmy od lokalnego kryzysu po zapowieść, po odrzucenie Bożej pomocy, przez odrzucenie Bożej pomocy do zapowiedzi przez Pana Boga, że przyjdzie Syn, który jeszcze nie osiągnie pewnego wieku, a już naciągnie jeszcze większe niebezpieczeństwo. Potem będą czasy bardzo złe i dla Izraela, ale potem gdzieś w krainie pogan, tam gdzie były tereny plemion Naftalego i Zebulona, zabłyśnie wielka światłość. Narodzi się dziecię, które będzie nazwane Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Książę Pokoju. To będzie król z pokolenia Dawidowego, który utrwali jego królestwo na wieki. A więc po tak rozbudowanej analizie tego fragmentu z Księgi Izajasza. Co możemy powiedzieć? Otóż, wracając do Ewangelii Mateusza. Zobaczcie, Ewangelista Mateusz, apostoł Mateusz, używa cytatu z 7 rozdziału, z wersetu 14. Cytatu, który, jak sprawdziliśmy, odnosi się do syna proroka. Ale zastosowuje go do Jezusa. Więc powstaje pytanie, czy Mateusz wyrwał tekst z kontekstu.
podstawie tego, co przestudiowaliśmy, możemy zauważyć kilka rzeczy. Po pierwsze, to jest już bardzo, można byłoby faktycznie dowolny fragment otworzyć. Kiedy pisarze Nowego Testamentu cytują Stary Testament, cytują go w kontekście. Czyli mamy jeden cytat, jeden werset, powiedzmy, fragment wersetu, ale on odnosi nas do całości. Bardzo rzadko ktoś cytuje tylko jakiś fragment i ma na myśli tylko ten fragment. Wiecie, my mamy tak, nawet Biblia Warszawska jest tak, że każdy werset jest od nowej linii i mamy tak jakby tą Biblię taką podzieloną. Ale w tamtych czasach ludzie nie mieli Biblii. Mieli wszystko w głowie. Jeden fragment to było od razu jak taki, jak jest strona internetowa i są te hiperłącza, hiperlinki, tak? Było odsyłacze już do następnej strony, tak? Do całości, tak? Więc jeden werset był takim hiperlinkiem, który odsyłał do całości danego partii tekstu. A więc Mateusz, cytując ten fragment z tego proroctwa, ma na myśli całe proroctwo. A całe proroctwo co pokazuje? Zapowiada synów, którzy będą znakami, ale w końcu po utrapieniach, tak wiemy, że te utrapienia to jest też motyw wygnania babilońskiego, nadejdzie szczególne dziecko, które rozwiąże cały problem i utrwali królestwo na wieki. I w kontekście całości przesłania proroctwa, on cytuje tylko jeden fragment, ale ma na myśli całość. Czyli jakby nie stawia kontekst Starego Testamentu w tekście Nowego Testamentu. Tak, w sensie w tekście jest tylko tyle miejsca, ale to jest odsyłacz do całości. Tak? I w kontekście całości pisze. I zwróćcie uwagę, nie tylko w kontekście całości tylko tego proroctwa, które przeczytaliśmy przed chwilą, ale w kontekście całości przesłania Starego Testamentu. Bowiem już od trzeciego rozdziału Biblii jest napisane, że ustanowi nieprzyjaźń między tobą a niewiastą. On kosi cię w piętę. Ona zdepcze ci głowę, a kosi się w piętę, tak? Bo to jest do węża. Tak? I on, ten potomek niewiasty. Tak? Więc już od samego początku jest obietnica szczególnego potomka. I ta obietnica chodzi przez wiele fragmentów, przez wiele różnych rzeczy. Wiemy również z całego nauczania Starego Testamentu to, że taka jest właśnie cała trajektoria Pisma Starego Testamentu, że ten potomek ma się narodzić przez dzieci Abrahama, tak? Bowiem Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że w jego potomstwie będą błogosławione wszelkie plemiona ziemi. Potem obiecał kolejnym, w końcu Dawidowi, że to w jego linii będzie ten prorok. A zatem możemy zobaczyć, że nowotestamentowi autorzy piszą w kontekście przesłania całości. Kolejny bardzo ważny wątek to jest obietnica odbudowy po wygnaniu. Pisma proroków Izajasza, szczególnie od 40 rozdziału dalej. I kolejne księgi Zachariasza, innych proroków, one zapowiadały kryzys, wygnanie, ale potem obiecywały odbudowę. Księga Daniela. I w ten sposób widzimy, że Mateusz pisze w kontekście tego całego przesłania. Przecież tylko chwileczkę wcześniej napisał genealogię, tak? Genealogię, która ma potężne teologiczne przesłanie i mówi, że od Abrahama do Dawida było 14 pokoleń, od Dawida do uprowadzenia babilońskiego 14 pokoleń i od uprowadzenia babilońskiego do Mesjasza 14 pokoleń, tak? On to pokazuje, tak? On to pokazuje, że właśnie całe Pismo się wypełnia w Jezusie. Czyli to jest pierwsza rzecz. Kiedy czytamy cytat ze Starego Testamentu, to cytat najczęściej jest odniesieniem do całości
danego proroctwa, czasem może do całości księgi, a ogólnie nawet do całości przesłania Starego Testamentowego i tych starotestamentowych nadziei przekazywanych przez proroków. Druga rzecz to jest to, że autorzy Nowego Testamentu używali Starego Testamentu na szereg różnych sposobów. Czyli to jest bardzo ważne, że Stary Testament nie jest, bo często myślimy w takim bardzo pod jednym kątem, że w Starym Testamencie jest coś napisane, co jest zapowiedziane, co będzie w przyszłości i Nowy Testament pokazuje, że to, co było zapowiedziane, właśnie się wypełniło. Ale jest tylko jeden ze sposobów, na jakie Stary Testament jest cytowany. I właśnie tutaj, w tym fragmencie, który czytamy, nie jest to tak technicznie dokładnie to. Następny fragment, drugi rozdział od 1 do 12 wersetu, kiedy sprawozdaje wizytę mędrców ze wschodu, właśnie w ten sposób jest zacytowany fragment księgi Michała, 5 rozdział, 1 werset. Jest zapowiedź, że w Betlejemie narodzi się ten zapowiedziany król Izraela. I dokładnie w ten sposób tą funkcję pełni ten cytat Starego Testamentu w drugim rozdziale. Czyli dokładnie pokazuje wypełnienie się Starego Testamentu. Jeden z takich właśnie znawców tego tematu w swojej książce wyróżnił 12 różnych sposobów, w jaki Stary Testament jest cytowany w Nowym. Ja teraz nie będę zaraz zanudzać tymi punktami, ale po prostu chcę otworzyć tą świadomość, że kiedy czytamy cytat ze Starego Testamentu, musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób autor używa Starego Testamentu? Czyli inaczej, co robi przez ten cytat? Co chce osiągnąć, cytując to? W jaki sposób chce tego dokonać? A więc to rzecz wymaga też od nas pewnego zastanowienia się, w jaki sposób ten Stary Testament jest użyty. I wymaga też od nas pewnego takiego nawrócenia naszej wyobraźni, a także zaakceptowania sposobów dowodzenia, jakie w tamtym czasie ludzie mieli. Bo oni operowali na swoim poziomie i przedstawiali argumenty według tego, w jaki sposób oni rozumieli. To jest szerszy temat, nie chcę go teraz tak bardziej rozwijać, ale są jeszcze dwa takie, wydaje mi się, ważne argumenty, wnioski z tego, co przestudiowaliśmy. Kolejny, trzeci to jest taki, zwróćcie uwagę, co to nam mówi o natchnieniu i o tym, w jaki sposób właśnie interpretować Biblię. Możemy zobaczyć, że właśnie pisarze, prorocy, oni nie byli długopisami Pana Boga, tak? Które Pan Bóg dał w swoje ręce i zapisywał posłanie. Tak? Ponieważ większość tych proroctw, tak? które są cytowane, że 600 proroctw ze Starego Testamentu o Jezusie, są użyte na różne sposoby. I kiedy zobaczycie, kiedy czytamy, tak? Szczególnie pisma proroków, tych 12 proroków mniejszych, to często lubimy sobie jakiś jeden werset piękny wybrać, ale w okolicy dookoła ta sieczka jest opisana, tak? Zapowiedziana przez proroka. I często się śmiejemy, że Żydzi to oczekiwali jakiegoś Mesjasza, który będzie wodzem, królem. Ale przepraszam, dlaczego oni tego oczekiwali? Bo takie rzeczy były zapowiedziane przez proroków. I w związku z tym musimy zobaczyć właśnie, w jaki sposób Pan Bóg natchnął tych ludzi. Często pewne rzeczy są opisane, jakbyśmy patrzyli przez kalejdoskop, tak? Przepraszam, przez jakąś taką lunetę, tak? Gdzie po prostu jesteśmy na górze, tak? I patrzymy na krajobraz i nie widzimy odległości między jednym wzgórzem a drugim, tak? Widzimy tylko jakieś pofalowane wzgórza, tak daleko, tak? Nawet jak patrzymy przez jakąś lunetę, tak? To nie zobaczymy tej odległości, że czasem są mnóstwo kilometrów, dzieli jeden szczyt od drugiego i tak dalej. I oni w ten sposób widzieli, w ten sposób przekazali proroctwa. I musieli wziąć tę poprawkę pod uwagę.
I ostatnia rzecz. Nie wiem, chyba najważniejsza. Możemy zobaczyć, że na podstawie tego Nowy Testament daje świadectwo temu, że Jezus jest Mesjaszem. Że Jezus jest właśnie tym Chrystusem zapowiedzianym w Starym Testamencie. Zobaczcie na przykładzie tego, co przestudiowaliśmy. Całość tego proroctwa właśnie zmierza do tego, że narodzi się dziecię, które będzie królem na wieki. Jeszcze bardzo ciekawie opisuje i nazywa to dziecko. Możemy dzięki temu zobaczyć, że chociaż metody może są troszeczkę obce, może nie tego oczekujemy, ale musimy zaakceptować, że jest, jak jest tekst przedstawiony i ci pisarze Nowego Testamentu w taki, a nie inny sposób funkcjonowali, tak? Bo funkcjonowali w innej kulturze niż my. Nasza kultura to jest kultura piśmiennicza, tak? Ja musiałem miesiąc, tak jak wcześniej opowiadałem, czekać i chodzić tak, żeby dostrzegać ten jeden dokument, bo dzięki temu jednemu dokumentowi mogę zrobić to, co chcę zrobić, tak? W tamtym czasie kultura była przede wszystkim oralna. Wtedy słowo miało większą wartość niż coś, co było napisane. I ludzie przechowywali Biblię nie na półce, tylko w głowie, bo mieli ją w pamięci. Biblia mówi w sercu, bo tak nazywa wewnętrzne życie człowieka. Ale my mówimy w głowie. I w związku z tym możemy zobaczyć, że oni nie wyrwali tekstów z kontekstu. Oni po prostu w oparciu o ich sposób życia, ich kulturę i ich sposób przekazu i argumentacji przekazywali to, co widzieli i świadczyli o tym, co dokonało się pośród nich. I ukazywali, że tak, że jest to wypełnieniem Starego Testamentu. W ten najróżniejszy sposób, w jaki to pokazywali. Na zasadzie typologii, na zasadzie innego rodzaju zastosowań Pisma Świętego. Ale pokazali, że to, co Pan Bóg na kartach Pisma Świętego przedstawił, to wypełniło się w Jezusie Chrystusie. I dlatego dzisiaj możemy być pewni tego i mieć tą świadomość, że Jezus jest Mesjaszem, że 2000 lat temu tam, w tym miejscu wypełniły się te wydarzenia, o których świadczą nowotestamentowi autorzy jako wypełnienie tego całej nadziei Izraela i Pisma właśnie Starego Testamentu. I w związku z tym myślę, że lektura, nasza lektura Nowego Testamentu może nam ubogacić nie tylko nasze oczywiście te duchowe życie, tak? I tą nadzieję, którą mamy w Jezusie Chrystusie, ale też może otworzyć nas na właśnie Stary Testament w nowy sposób. Dlaczego? Żebyśmy właśnie na Stary Testament, na te różne pisma Starego Testamentu patrzyli właśnie w taki sposób, jaki oni patrzyli. I to już kolejny temat, ale dzisiaj mogliśmy chociaż taką ciupkę posmakować tego, w jaki sposób tamci autorzy patrzyli na Stary Testament i w jaki sposób właśnie uczył nas patrzeć na Stary Testament. Amen.